Marek Benio, Inicjatywa Mobilności Pracy. Jestem również pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. Będziemy na pewno rozmawiać o prawach pracowników delegowanych. Będziemy zastanawiali się w kontekście niedawno wydanego wyroku w sprawie elektrobudowy, które minimalne warunki płacy są naprawdę minimalne, jeśli lokalne prawo przewiduje różne minima. Będziemy mówili również o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i w jaki sposób przepisy rozporządzenia 883 działają na rzecz praw pracowników delegowanych. Będziemy próbowali rozstrzygnąć bardzo trudną kwestię tego, czy za każdym razem, gdy delegowany jest kolejny pracownik, dochodzi do zastąpienia jednego pracownika delegowanego przez drugiego, o którym mowa w artykule 12, co by oznaczało konieczność ubezpieczenia tego pracownika według zasady ogólnej, czyli lex loci laboris. W drugim dniu kongresu będziemy analizować bardzo trudne studia przypadków. To będą studia przypadków dotyczące ubezpieczeń społecznych, dotyczące minimalnych stawek wynagrodzeń, dotyczące czasu pracy pracowników delegowanych. Te studia przypadku pomogą nam rozwikłać specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obie te instytucje są naszymi partnerami merytorycznymi.